Witam na kanale Stalaskietyki z Ameryki i dzisiaj będzie jigsaw trick, czyli o wyrzynarce, tryk na wyrzynarkę. Pokazywałem Wam kilka trików na chapsaw, czyli na ukośnicę, a dziś będzie o wyrzynarce. To nie będzie reklamówka jakiejś wyrzynarki, tylko chodzi o to, że zazwyczaj jak używacie piłki do czegokolwiek, to tniecie przeważnie do 20 mm, zazwyczaj. I powoduje to, że część piłki na początku jest zużyta, a cała reszta zostaje i jest praktycznie nietknięta i piłkę wyrzucamy. I pokażę Wam, przestawię kamerę, pokażę Wam tryki, jak o 100% przedłużyć żywotność takiej piłki. Bierzemy ten nacięty kawałek, wkładamy go tak jak idzie tu. To jest z jednej strony lakierowane, dlatego tym do dołu, żeby był poślizg. Kładziemy to tu na bloczku, żeby to było wystawało. Bierzemy śruby takie, znaczy wkręty z taki grzybek. I wkręcamy ze 3, 4. Z tej strony mi poszło znacznie lepiej, z tej kamera stoi, bałem się, żeby tego nie uderzyć. Także są z jednej strony, z drugiej strony przykręcone i mamy podstawę. I teraz, ja tu puszczę na bardzo wolno, będzie widać. Ta część piły, która jest zniszczona tu, ona jest w grubości tej sklejki, dlatego ta część, zwłaszcza jak ja mam akurat krótkie piłki, ale przy dłuższych to się sprawdza jeszcze lepiej, dlatego że jak włączymy, to widać, że można to ciąć potem i ta część jest ostra i od nowa to wszystko bierze. No i dobra, i teraz weźmiemy tutaj na kawałku, przetniemy, żeby zobaczyć, że to jest pięknie tnie. Ja nie wiem, czy tu będzie widać na kamerze, że tu ten blade, czyli ta piłka, że ona jest, nie wiem, może to w jakiś sposób pokażę, że ona jest po prostu tutaj jest zepsuta, wyrwana i nie wyrwana, tylko po gwoździach. Teraz będzie trochę głośno. Proszę bardzo, widać, że to jest po prostu pięknie wycięte, że nic się tu nie dzieje i że to jest po prostu cięte to piłko, która już była po prostu do wyrzucenia. No więc za pomocą kawałku odpadu pokazałem Wam, jak zrobić taką podstawę 19 mm, 4 zwykłe wkręty takie grzybkowe, nie wiem jak to nazwać, i kawałek odpadu. I można powiedzieć, że żywotność Waszej piłki przedłuży się o 100%, dlatego że jak już jest zużyta, podłożycie taką podstawę, znowu jest nowa i możecie ciąć drugie tyle czasu, drugie tyle materiału, co przedtem. Także Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Oczywiście jak się podobało, to dajcie lajka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też do odwiedzania mojego kanału co tydzień i oglądania, czy jest nowy film, bo zazwyczaj co tydzień jest nowy film, a ludzie mówią, że nie dostają powiadomień. Ja też z tych kanałów, które subskrybuję, nie dostaję powiadomień, nie wiem co się dzieje z YouTube'em, ale tak to się dzieje, także przeważnie co tydzień jest jeden nowy film, także jeżeli nie macie powiadomienia, to po prostu wejść na kanał i zobaczyć. Miłego dnia i niech moc będzie z Wami.